Według meteorologów jeszcze w tym tygodniu w nocy w Kotlinie Jeleniogórskiej temperatura może spaść nawet do minus 22 stopni. To sprawia, że powinniśmy być wyjątkowo wyczuleni na widok osób bezdomnych, dla których tak niskie temperatury mogą być śmiertelnym zagrożeniem. Często jedyną deską ratunku dla nich są ogrzewalnie i noclegownie, jakie prowadzi Towarzystwo Świętego Brata Alberta. Ogrzewalnia działa od godziny 18 do godziny 8 rano, w okresie, kiedy są bardzo duże mrozy, kiedy temperatura spada poniżej 10 stopni. Zarówno mężczyźni, jak i kobiety mogą otrzymać pomoc, która jest dłuższa. Przebywają dłużej do momentu, kiedy warunki zewnętrzne są na tyle przyjazne, że mogą wyjść z naszej placówki. To są osoby, które niejednokrotnie przez przypadek znalazły się na terenie Jeleniej Góry, ewentualnie nie mają połączenia z jakąś inną miejscowością, do której próbują dotrzeć. Takie osoby, które przybywają na nasz teren w celu zatrudnienia, a okazuje się, że pracodawca nie przyjmuje go do pracy, a dana osoba nie ma środków na to, żeby powrócić do swojego mieszkania. Są osoby starsze, są osoby zagubione, są osoby, które są zaburzone i niejednokrotnie nie potrafią odnaleźć miejsca swojego prawdziwego pobytu. W takich sytuacjach pomagamy. Są także osoby, które nie chcą być przewożone do ogrzewalni czy też noclegowni. Wtedy Straż Miejska pomaga takim osobom w inny sposób. Niejednokrotnie strażnicy miejscy dowożą na przykład posiłki regeneracyjne, ciepłą zupę, chleb. Dowożą dla tych osób, jeżeli te osoby potrzebują takiej pomocy. Jak powinniśmy postąpić, gdy napotkamy osobę, u której podejrzewamy wychłodzenie lub hipotermię? Bardzo istotne jest, żebyśmy w ogóle nie mijali osoby leżące na ulicy, nie wychodzili tego obojętnie. Także każda jedna osoba, która leży, która nie daje żadnych oznak, należy się jej uwaga, więc należy do niej podejść. Sprawdzić przede wszystkim, czy jest osobą przytomną, czy nieprzytomną. Czyli zadajemy krótkie, zwięzłe pytanie, delikatnie potrząsając za ramię, nie poruszając specjalnie poszkodowaną. Chodzi o to, aby masy ciepłej krwi nie zostały wymieszane z tą zimą, która nagle trafi do komór serca. Następnie oceniamy parametry życiowe, czyli oddech. Oddech, jeżeli to możliwe, wydłużamy czas badania z 10 sekund do około minuty, po to, żeby być pewnym, czy ta osoba ma swój oddech, czy też nie. O co chodzi? Chodzi o to, że osoby wychłodzone mają spowolnione wszystkie parametry życiowe, tym samym oddech może zostać wydłużony. Następnie wzywamy pogotowie ratunkowe i w miarę możliwości ogrzewamy taką osobę, czy okrywamy tym, co mamy w pobliżu, starając siebie nie wychładzać, więc swoją odzież tylko wierzchnią ewentualnie. Obecnie z ogrzewalni i noclegowni Świętego Brata Alberta na co dzień korzysta około 28 osób.